O, przepraszam, nie wiedziałem, że tu już jesteście. Zebraliśmy się dzisiaj tutaj, aby omówić bardzo ważną kwestię, a mianowicie nowy album od grupy Dobro, który nazywa się Trans-Canadian Anger. No i pociąg wjechał w końcu na stację. Dobfront to kanadyjskie trio, które gra muzykę brudną, ciężką, obleśną, ogólnie niezbyt przyjemną. Możliwe, że ogólnie nazwę kojarzycie stąd? Czy warto znać grupę? Czy warto? Trzeba. Chociażby dla takich momentów. Przepraszam. Trochę się zapomniałem. Sorry. Może rzut oka na okładkę. Co na to powiecie? Wiecie, jest na niej w zasadzie wszystko, co trzeba. Bo jakbym miał wam w kilku słowach streścić ten album, to pewnie zwróciłbym się w stronę okładki. Wyobraźcie sobie pociąg. Wielki, płonący pociąg! Przypominający chociażby ten z Harry'ego Pottera. Tylko że ten ma na górze wielką, płonącą czaszkę, a po bokach karabiny! Jedzie sobie przez zielone pole, a dookoła lata ptactwo. Żadne tam ptaki, tylko antropomorficzne nietoperze! A pole porasta marihuana! Gatunkowo Dobfront to sludge, nie sludge, sludge. Według Urban Dictionary sludge to rodzaj błota, który powstał w wyniku opadów deszczu na wyjątkowo podmokłej glebie, która została dodatkowo rozchodzona. Ale też według tego samego Urban Dictionary sludge to również wyjątkowo nieprzyjemna i ogólnie lubiąca różne zabawy i przyjemności cielesne, doczesne pani. Jeśli za to o Dobfront chodzi, to ich sludge można z kolei odnieść do sludge'u surowego, wymieszanego z doomem, ze stonerem i z odrobiną bluesa z pod obszczanej bramy. Jednak dopiero teraz na Trans-Canadian Anger trio naprawdę nadało tej nazwie jakiekolwiek takie charakterystyczne, mocne ramy i kształty. Jest to ich najbardziej surowy, odarty z ładnych melodii, z przyjemnych momentów, z bluesa inspirowanego bluesem, a nie właśnie tym wcześniej wspomnianym bluesem z miejsc, w których nie chcielibyście się raczej znaleźć. To muzyka trzech degeneratów, którzy są albo na zmianę pijani, albo zjarani, ale najczęściej i to. Żyją w syfie, brudzie. Jedzą to, co inni wyrzucą na śmieci. Siedzą w tych piwnicach, w tych bramach. Srają pod siebie i grają obrzydliwą muzykę. Wiecie, personalnie mogą być naprawdę bardzo miłymi i przyjemnymi ludźmi. To tylko pewna metafora, która służy do oddania tego, jak sama muzyka wygląda. Nie bierzcie tego zbyt poważnie. Trans-Canadian Anger zdecydowanie bliżej do takiego Meth Drinkera niż do Orange Goblin. Tylko że w przypadku Dobfront wciąż można rozpoznać pewne melodie. Nawet jeśli są to melodie odarte z jakiegokolwiek piękna w szerokim rozumieniu. I jest to wciąż paradoksalnie właśnie ten blues, ja tu bardzo słyszę bluesa, ale ten blues, no to jest blues już ludzi zdegenerowanych, zniszczonych narkotykami, na skraju praktycznie zejścia, już to jest ostatni ich strzał. Can somebody give me the 420, boss? No to na dziś tyle. Ja muszę
posprzątać szkody, które wyrządziłem. Jak będziecie słuchać tej muzyki, to lepiej odłóżcie wszystkie rzeczy, jakiekolwiek rzeczy, jak najdalej od siebie. Najlepiej słuchać tego w szczerym polu, tam, gdzie nic nie wpadnie w wasze ręce. Słyszymy się już niedługo i do zobaczenia.